Cześć, ja właśnie wróciłam do domu i tylko się przybrałam w taką luźną koszulkę, bo pogoda jest no średnia, słońca nie ma, niestety jest pełne zachmurzenie. Ostatnie 2 dni były cudowne, świeciło takie piękne słońce, była pogoda iście wiosenna, a teraz znów taka, wiecie, szaruga trochę się robi, no ale cieszę się, bo i tak nie padało, natomiast w kolejnych dniach moja prognoza pokazuje mi już opady. Dzisiaj zaliczyłam taki fajny spacer też z Reksiem, wybraliśmy się w to nasze jedno z ulubionych miejsc i on sobie mógł spokojnie pospacerować, a ja, wiecie, nie martwiłam się, że gdzieś ugrzęznę albo ja, albo on w błocie, więc fajnie. Natomiast wybrałam się do apteki, miałam tam kilka rzeczy jeszcze do pozałatwienia i wstąpiłam do Pepco. Poszłam do Pepco, ponieważ tak, po pierwsze chciałam zobaczyć za obrusem świątecznym albo w ogóle obrusem takim na stół, wiecie, wiosennym. Chciałam coś po prostu innego, bo jeden też mi się poplamił, także no słuchajcie, nie wiem, czy uda mi się tę plamę wywabić jakoś. Druga rzecz, którą chciałam zobaczyć, to coś świątecznego, takiego wielkanocnego, typowo jakaś figurka, ponieważ u mnie ja do tej pory, no ogólnie nie jestem fanką przystrajania, gdzieś takiego, wiecie, układania figurek, jakichś wieńców świątecznych i tak dalej. Nie, jakby jeszcze na święta Bożego Narodzenia coś tam mam, natomiast na tę Wielkanoc nic, ale chciałam jakiś taki mały chociaż symbol. Natomiast w Pepco nic już nie było. Słuchajcie, zostało tylko takie jajeczka styropianowe do DIY, żeby właśnie zrobić sobie albo jakiś wieniec, albo stroik, no, albo była akcesoria kuchenne z jakimś motywem świątecznym, więc to też nie było coś, czego poszukiwałam. I trzecią rzeczą była piżamka. Piżamka z kolekcji Barbie, bo ona, nie wiem czy teraz, czy kilka dni temu pojawiły się w Pepco. Jeżeli pojawi się jakaś bawełniana piżama, no to one nie są jakieś górnych lotów i ta jakość nie jest fenomenalna, natomiast ja mam kilka egzemplarzy i jakby takie bawełniane piżamy sprawdzają mi się do tej pory, więc coś tam przyniosłam do domu i zacznę może od tego, co po prostu pierwsze wpadnie mi w ręce. W ogóle w Rossmanie były już takie promocyjne ceny tych artykułów i udało mi się kupić coś takiego, mianowicie dekoracje na koszyczek wielkanocny. Ja mam jakąś tam serwetkę, ale pamiętam, że w zeszłym roku ona była za mała i wiecie, chciałam przyzdobić jakoś ten koszyk. To jest, wiecie, taka rzecz, którą kupię i ona będzie na bardzo długo, no bo tak naprawdę używamy to tylko w tym czasie świątecznym. I to kosztowało naprawdę grosze, dlatego też to wzięłam, bo jakby to było, wiecie, drogie, to no bez przesady, ale za grosze, jak już nie pamiętam tej ceny, kupiłam i w sumie akurat tego było sporo, więc myślę, że tam za bardzo ludzie się na to nie rzucili. I jeszcze były takie ostatnie dosłownie resztki właśnie świątecznych, wielkanocnych figurek i wybrałam takie jajo z zającem. No super to wygląda, to jest takie minimalistyczne, nie rzucające się w oczy, biel połączone ze złotem, więc nic takiego pstrokatego, gdzie pasowało. I tam jeszcze były jedne takie ładne właśnie też połączenie zająca, ale z jajkiem na odwrót, czyli ten zajączek był duży, a ta pisanka mniejsza. Natomiast już stwierdziłam, że wezmę to i były jeszcze takie zajączki w jakby ze sztucznego nawet nie mchu, a trawy, takie całe powleczone zielenią i ich było sporo, natomiast ceny akurat tamtych były dosyć duże, nawet wyższe aniżeli tych, więc takich porcelanowych, więc ja już wolałam postawić na coś takiego i to jest taki mały element w zasadzie, ale postawię sobie to gdzieś na stole, stoliku i będzie mi cieszyło oko. W Rossmanie kupiłam jeszcze nitkę dentystyczną, tym razem taką z marki Jordan, dlatego że ja używałam z Oral-B, to mi polecił dentysta, natomiast ona nie do końca mi pasuje i później zamawiałam taką nić na Allegro, już nie pamiętam tej firmy, ona była super, ale szybko mi się skończyła, naprawdę bardzo szybko, a była za 30 kilka nawet złotych, więc stwierdziłam, że wezmę coś tańszego, jakąś opcję bardziej ekonomiczną przetestuję i to jest jakaś rozszerzająca się, by lepiej czyścić. Właśnie to mnie zachęciło, bo ta poprzednia też była taka rozpulchniająca i fajnie czyściła, a ponadto nie raniła mi tak dziąsa, bo właśnie ta z Oral-B,
ona niestety jest dosyć ostra, w ogóle przy wyciąganiu kruszą się, odpadają jakby takie mikrowłókna z niej, jak przez tą szpulkę przechodzi i nie jestem z tego zadowolona. A przy zlewie trzymam sobie gąbkę do naczyń, wiadomo, płyn i mydło. I niestety mam taką zawieszkę silikonową na gąbkę, bo tutaj nie mam za bardzo gdzie tej gąbki umieścić wokół zlewu i tak wiecie, ta zawieszka silikonowa już jest koniecznie do wymiany. Ja ją kilka razy myłam, nawet wrzuciłam ją do zmywarki, bo tam było pies wymożna. Natomiast wiecie, no takie rzeczy po prostu trzeba co jakiś czas wymieniać. I w Pepco znalazłam taki dyfuzor właśnie na płyn do naczyń już z gąbką. Ta gąbka to jest taki druciak. Ja mam swoje ulubione gąbki, więc podejrzewam, że one po prostu też tutaj będą fajnie pasowały, bo to jest ta kieszonka, jakby ta półeczka tutaj jest dosyć głęboka. I mam nadzieję, że już nie będę miała tego problemu, że będzie mi wszystko kapało. Co prawda chciałabym, żeby tutaj jeszcze był pojemnik na mydło do rąk, ale to już się obejdzie. Kiedyś już to widziałam w Pepco, ale w innym formacie i tam to było jeszcze z taką szczotką na patyku, jakby na patyku, taką do trzymania w ręce, właśnie do zmywania. Gąbeczki chyba tam nie było, ale tamta opcja była jeszcze raz droższa, bo to kosztowało 15 zł. Nie wiem, jaka jest pojemność tutaj tego pojemniczka, bo tutaj tylko mam napisane dyfuzor, dozownik kuchenny. Okej, jest 320 ml, więc całkiem w porządku. Tego płynu tutaj wleję i wiecie, nie będą mi stały te takie opakowania, które no niestety się brudzą, jak ten płyn gdzieś tam kapnie, ocieknie, to ta etykieta rozmiękła. Myślę, że wszyscy to dobrze znamy i nie wygląda to za fajnie ani za estetycznie, więc z tego się akurat cieszę. To już chyba jest, słuchajcie, ten czas, co Reksiuniu, ten czas, kiedy człowiek się starzeje, że takie rzeczy cieszą. Mam tutaj, dobra, ja tak będę latać, bo tutaj wiecie, co mi pod rękę wpadnie. Z Rossmana wzięłam ten tonik, to jest tonik nie dla mnie, ale uznałam, że on może się fajnie sprawdzić, bo czytałam o nim pozytywne opinie i jest on przeznaczony właśnie do skóry trądzikowej jakby, takiej z nadmiarem sebum, więc może akurat fajna taka aplikacja w sprayu, nawet ma dwie te, dwie nakrętki, bo tutaj jest ta, jest ciężko się otwiera, ta plastikowa duża i tutaj jest jeszcze ta mniejsza, także okej, srebro koloidalne, stosować regularnie, oczyszcza, odświeża, pielęgnuje, przeznaczone do pielęgnacji cery trądzikowej, łagodzi, oczyszcza, pozostawia skórę czystą, zmatowioną, zapewnia przyjemne uczucie świeżości i komfortu, więc to jest to. I jak nagrywałam dla Was ten przepis z szarlotką, to mówiłam, że potrzebuję coś takiego, mianowicie taki przesiewacz do mąki. Ja już zatem też się rozglądałam co jakiś czas, ale moja wewnętrzna cebula mi mówiła, że nie zapłacę za to z 25-30 zł, no bo umówmy się, no bez przesady. I w Pepco zadyszkę takie coś było. Sprawdzam, działa, wszystko chodzi, więc super, bo wreszcie będę miała coś, co wiecie, przesieje mi mąkę i nie będę musiała się z tym męczyć. Także fajnie, zwłaszcza, że idą święta, więc pewnie tam jakąś babkę czy coś też zrobię. I słuchajcie, widzę, że mi się kończy czas na, znaczy bateria mi się kończy, ale myślę, że zdążę Wam jeszcze pokazać, czyli to piżamka. Piżama z Pepco, ja wzięłam w rozmiarze M, była SK, ale chciałam coś takiego luźniejszego. I to jest taka bluzka prążkowana, bawełniana, zwykła z tej kolekcji Barbie. Wydaje się być w porządku, taka widzę standardowa i do tego są spodenki. Takie fajne, w kratkę, słuchajcie, no super urocza taka krateczka z napisem Barbie. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało, jak po praniu, ale ona kosztowała 35 zł, więc myślę, że no jak za taką piżamę to spoko. Jeszcze fajne jest to, że ten napis tutaj jest haftowany, więc nic mi nie będzie tutaj przeszkadzać, bo ja nie lubię, jak piżamy mają takie nadruki. Czasem te nadruki są takie twarde, co prawda solidne, ale wiecie, w koszulce do spania przeszkadza mi to, a na spodniach to już w ogóle. Także ja wolę takie gładkie lub ewentualnie z haftem, to jest zawsze takie przyjemniejsze i bardziej komfortowe. No i tutaj super, bo i spodenki to jest materiał bawełna, taką mam przynajmniej nadzieję. Tak, 100% bawełna i bluzeczka też, bo sprawdzałam w sklepie tę bluzkę akurat tak, 100% bawełna, więc taki komplet do spania, fajnie.
Zrobiłam takie ciasto jogurtowe, jak widać spory kawałek już zniknął. Przez Budomora nie mogłam nagrać, słuchajcie, całego ciacha, bo nawet nie zdążyło jeszcze wystygnąć, a jak widzicie, no nie wiem, taka solidna porcja, nawet prawie 1/4 zniknęła, także to jest takie ciasto jogurtowe z borówkami. Miałam trochę borówek, więc zużyłam, żeby tutaj do tego ciasta właśnie włożyć jakieś owoce. Wiecie co, no takie owoce jak jeżyny, borówki, maliny, to naprawdę się fajnie sprawdza, ale ja akurat miałam tu borówki, więc z borówkami jest. Na górze jest kruszonka, myślę, że do kawy, wiecie, na weekend czy coś, to bardzo spoko. Mamy 19, a ja jestem, jak widać, po mnie już po kąpieli, ale jestem też tak zmęczona. Marzę po prostu o tym, żeby się położyć do łóżka, także mam nadzieję, że za chwilę moje mini marzenie się ziści, chociaż jeszcze będę musiała coś zjeść. Ale jeszcze czas na pielęgnację. Słuchajcie, używam sobie takiej kuracji witaminowej z Isany. To są takie ampułki, 7 ampułek na każdy dzień tygodnia jedna. I one różnią się składnikami aktywnymi, dlatego że są składniki, w jednej są składniki takie jak retinol, w drugiej jest witamina C, a w trzeciej witamina E, także faktycznie witaminki. I dzisiaj mam taką pomarańczową kapsułkę, tutaj z tyłu fajnie, bo jest wszystko rozpisane. Ta pomarańczowa to jest witamina C, koncentrat z witaminą C pielęgnuje, nawilża skórę, więc zobaczymy. Fajnie, że też w zestawie jest taka głowica, nakładka do przełamywania tej ampułki, więc nałożę to sobie. Powiem też szczerze, tego płynu tutaj jest całkiem sporo, 2 ml w każdej, ale tego wychodzi naprawdę solidna porcja, więc nałożę sobie na buzię. Delikatnie, fajne jest to, przyjemne w ogóle. Dzisiaj, tak jak wam mówię, to nie jest mój dzień. W sensie, może inaczej. Wcześniej było naprawdę bardzo fajnie. Dosyć trochę rzeczy zrobiłam, które sobie zaplanowałam. Natomiast już któryś dzień z kolei jest taki, że wieczorem po prostu, wieczorem, tak naprawdę wczesnym wieczorem, bo no tak 18-19, ja się robię taka senna, taka znużona i już kompletnie nie mam siły, żeby wykrzesać z siebie jakąkolwiek energię. Zrobiłam to ciacho, które wam pokazałam, i dobrze, że wzięłam się za robotę wcześniej, bo teraz już kompletnie nie byłoby opcji, żebym je zrobiła. Po prostu nie wiem, brakuje mi po prostu pary. W sumie co zmieniłam ostatnio, to przestałam, zrobiłam sobie przerwę raczej od melatoniny, którą brałam, bo stosowałam ją przez jakieś 4 miesiące. Codziennie na wieczór w takiej dawce 2 mg czy 3? 2 albo 3, już nie pamiętam, ale stosowałam ją właśnie co wieczór i wtedy miałam tak, że z rana znowu budziłam się i często miałam takie, że potrzebowałam czasu, żeby się wybudzić, taka byłam troszeczkę senna, ale później w ciągu dnia to się, jakby można powiedzieć, się rozkręcałam i było w porządku. A teraz nie wiem, czy to przypadek po prostu, czy to faktycznie przez to, że jest przerwa w tej melatoninie, no nie wiem. Ale na razie mam taki właśnie spadek formy, więc takie dni też są. W ogóle jest to marzec, kiedy to nagrywam. Nie wiem, czy opublikuję to w marcu. Pewnie tak, bo słuchajcie, jakieś tam filmy mam na zapas zrobione, przygotowane, niektóre już zmontowane, a część czeka materiału do montażu. Natomiast marzec jest miesiącem świadomości endometriozy i powiem wam, że fajnie, bardzo się cieszę z tego, że jest więcej informacji o tej chorobie, rośnie świadomość i w telewizji nawet spotkałam się z materiałami gdzieś w Dzień Dobry TVN czy Pytanie na śniadanie, gdzieś tam właśnie byli goście zaproszeni, kobiety chorujące. Była też para, właśnie ten Piotr Adamczyk razem ze swoją żoną, czy tam partnerką, bo ona choruje właśnie na endometriozę, i stworzyli taki portal, takie miejsce właśnie, w którym kobiety chorujące mogą szukać wsparcia, więc to jest naprawdę fajne. Widziałam też w ogóle rolkę na Instagramie, taką bardzo poruszającą, bardzo poruszającą odnośnie właśnie chorowania na endometriozę. No i nie zostać nic ująć, jeśli chodzi o tę rolkę, naprawdę wszystko z życia wzięte. Ja też chorując mam takie, wiecie, dni słabsze i gorsze.
No wiadomo, jak to jest w chorobie przewlekłej, ale chciałabym też zaznaczyć, że jeśli na przykład u Was zdiagnozują endometriozę, to żebyście się nie podłamywały, bo zauważyłam, że dużo jest takich treści odnośnie tego, że to jest przerąbane, że są operacje, że jest niepłodność, że jest ogromny ból. I oczywiście no to wszystko gdzieś tam jest prawdą, tak? Jak najbardziej. Myślę, że też w dużej mierze jest to spowodowane tym, że po prostu nie ma takiej fachowej kadry, a raczej mało jest takich specjalistów, którzy to diagnozują. Natomiast to nie jest tak, że to już jest diagnoza i zamknięte. Nie ma wyjścia i w ogóle chorujecie. Musicie też pamiętać, że każdy przypadek jest tak naprawdę inny. Ja, jak u mnie to zdiagnozowano, znalazłam sobie grupkę na Facebooku. I szczerze, nie za bardzo to polecam, dlatego że było tam, dalej chyba jestem w tej grupie, sporo takich dołujących treści, wiecie? Kobiety tam pisały właśnie jak, czasem jak potrzebowały jakieś porady, doradztwa, jakieś pytania o specjalistów, o lek i tak dalej. Natomiast też było sporo takich właśnie postów dołujących, które no nie pomagają zupełnie w niczym, nie wnoszą nic merytorycznego, a wręcz przeciwnie, sprawiają, że po prostu się myśli, że już nic dobrego nie czeka i koniec, po prostu krzyż na drogę, jak się to mówi. A to nie jest prawda. I też, co jest niesamowicie ważne, to słuchajcie, to, że każda kobieta chorująca na endometriozę jest inna, bo inne są lokalizacje tej choroby, ale też kompletnie są inne objawy. Każdy z nas, tak naprawdę już odbiegając od tego, każdy człowiek jest inny, więc i inaczej odczuwa ból, i inaczej odczuwa wszelkie dolegliwości. Także tutaj, wiecie, to wszystko jest takie zależne, więc tak naprawdę nie ma się co dołować, trzeba szukać oczywiście pomocy specjalistów i tak dalej, ale tak te historie osób, kobiet chorujących, brać tak wiecie, przez palce niektóre, ponieważ naprawdę jest mnóstwo różnych przypadków i oczywiście, że są skrajnie mrożące krew w żyłach przypadki, że kobiety mają stomię, że nie wiem, poruszają się na wózku inwalidzkim, że ich życie się totalnie wywróciło do góry nogami, ale ja niezmiernie wierzę w to, że jeżeli znajdzie się dobrego specjalistę, a ja słuchajcie, leczę się u Krzysztofa Janowca, lekarza, który przyjmuje i w Nowym Sączu, i w Krakowie, i to jest naprawdę fantastyczny doktor, pełen empatii, ale też taki konkretny, on ustala plan leczenia, to nie jest tak, że jedziecie na wizytę, macie powiedziane, przyjmuj ten lek, będziemy robić tak i koniec, tylko jest jakiś plan, że jeżeli na przykład to nie przyniesie zamierzonych efektów, jeżeli jakość życia się nie polepszy, no to będą jakieś tam dalsze kroki. I oczywiście, że to nie jest przyjemne i nie jest fajne i no, wymagające jest bardzo, natomiast jest to w pewien sposób do ogarnięcia, ale trzeba mieć świadomość, że no trzeba wrzucić na luz, bo niestety mając chorobę przewlekłą, jaką jest endometrioza, u kobiet, które już mają jakieś objawy, tak jak chociażby u mnie, no to z wielu rzeczy po prostu trzeba zrezygnować. Na wiele rzeczy trzeba popatrzeć przez pryzmat taki, że no trudno, świat się nie zawali, jeśli na przykład nie pojadę tam i tam w tym konkretnym dniu. Jeśli, nie wiem, nie będę na weselu, na przykład ja nie byłam na weselu mojej przyjaciółki na ślubie, ponieważ nie byłam w stanie, wtedy jeszcze nie wiedziałam, że mam endometriozę, ale no był akurat taki czas, miałam takie objawy, tak mi to dało popalić, że po prostu no nie było opcji, żebym się tam pojawiła i naprawdę mogłabym wymieniać mnóstwo takich dni. Oczywiście, że ta diagnoza była gdzieś tam takim, wiecie, ukuło mnie to w serce, oczywiście, że tak, natomiast ja wiedziałam już też, że coś jest nie tak, bo moje samopoczucie było naprawdę kiepskie i było mi ciężko, więc jak usłyszałam to, że to endometrioza, ja tak jak chyba Wam już wspominałam w tym filmie poświęconym tej chorobie, to nie byłam przekonana, tak pewna, że ja to mam, nie czułam tak intuicyjnie. Gdzieś tam lampka się mi świeciła, natomiast miałam takie podejście, że może nie, bo przecież ja nie mdleję podczas miesiączki, nie mam takich... Właśnie to jest to, że ta choroba ma bardzo niecharakterystyczne objawy, one się różnią i niekoniecznie dają właśnie taki sygnał, że jest to kobieca choroba związana właśnie z
z tymi kobiecymi narządami i z kobiecymi hormonami tak naprawdę, więc tutaj to jest takie ciężkie pod tym względem, dlatego chciałam wam powiedzieć tak, żebyście faktycznie szukały specjalisty, znalazły. Ja wiem, że mogą być zniechęcające te terminy, bo są bardzo odległe, natomiast warto i tak jak widzę właśnie po tych chociażby przypadkach na grupie, które opisują kobiety, to wiele z nich po prostu ma przekichane przez to, że gdzieś tam wcześniej były zrobione operacje, które nie były potrzebne, były to operacje niekompletnie przeprowadzone, wycięta była jakaś tam powiedzmy jedna zmiana, fakt faktem ta świadomość odnośnie endometriozy rośnie też wśród lekarzy, więc mam ogromne nadzieję, że będzie tylko lepiej w tym przypadku, ale też taka wyrozumiałość właśnie osób, które są w waszym otoczeniu jest niesamowicie ważna. Ja nadal się spotykam z tym, że ktoś mówi, na co ty chorujesz? Ja mówię, na endometriozę. Co to jest, nie? Ktoś po prostu nie wie, ale to nie jest tak, że ja wtedy się, wiecie, nie wiesz, w ogóle nie rozmawiajmy, tylko jeśli ktoś chce, no to się z tym zapozna, poczyta i tak dalej, ale też, wiecie, nie mam takiej potrzeby, żeby kogoś ładować te informacje, bo to są informacje, powiedziałam, dosyć skomplikowane i nie dla wszystkich, tak? Nie każdy chce tego słuchać, ja też nie mam potrzeby, żeby tak o tym gadać gdzieś tam, powiedzmy, i obarczać kogoś tym, bo ktoś po prostu może nie być tym zainteresowany, tak? Więc no tutaj jak na przykład o tym mówię, to ktoś nie chce słuchać, to sobie przeklika, a w życiu prywatnym, tak normalnie w rozmowie, no to już wiecie, ktoś musi wysłuchać, więc w zależności jak tam. Natomiast no mam nadzieję, że po prostu teraz jak jest ten miesiąc świadomości faktycznie endometriozy, to coś się zmieni i faktycznie kobiety będą wiedziały, że lepiej jest nawet poczekać kilka miesięcy na wizytę u specjalisty, zapłacić za nią, ale mieć pewność i nawet, słuchajcie, obserwując mojego lekarza na Instagramie, ja widzę, że on wstawia takie stories, że lekarze negowali to, że on stwierdził endometriozę, a któryś inny lekarz mówi, że co to jest, że wróżenie z fusów, że w ogóle nie. A po latach się okazało, że faktycznie miał rację, że kobieta choruje, że cierpi, że te objawy nie biorą się znikąd, że nie taka uroda jest pani, jak było powiedziane. Także wiecie, kiedyś to było zupełnie inaczej i tak się mówiło, nie? Że okres musi boleć, że urodzisz dzieci, to cię przejdzie, nie? A pal licho po prostu teraz. Na szczęście żyjemy w takich czasach, że są na to jakieś lekarstwa, są na to sposoby i nie tylko takie farmakologiczne, ale takie, wiecie, to jest właśnie takie holistyczne podejście, że trzeba z niektórych rzeczy starać się, może nie zrezygnować, ale wiecie, zrobić to tak, żeby to miało sens, żeby nie było za dużo jakichś takich stresujących sytuacji, czy choćby dieta, żeby nie była taka jak wam szkodzi, tak? Każdy jest inny, ale ja na przykład zauważyłam, że u mnie jak się pojawią takie mocno stresowe sytuacje, to łapie mnie ten ból na przykład, nie? I staram się do tego nie dopuszczać, właśnie tak regulować sobie, wiecie, to napięcie w ciele, działać sobie na tej płaszczyźnie, nie tylko, że przyjmuję leki, które zostały mi przepisane, ale też właśnie na przykład to, że sobie pójdę wcześniej do łóżka, jak czuję taką potrzebę. Kiedyś bym pomyślała, że nie wiem, jest piątek, godzina 19:20, ja mam iść się położyć, jakby cały wieczór zmarnowany, już nie mówię, żeby gdzieś wychodzić, ale żeby coś tam zrobić, że przecież, no nie wiem, no kładłam się do łóżka o tej godzinie, jak miałam 7-10 lat, powiedzmy, nie? A teraz kompletnie się tym jakby nie myślę o tym, jak czuję, że potrzebuję, to po prostu idę się położyć i też wiecie, co robię? Jak już się kładę i mam ochotę na to, żeby coś poczytać, to oczywiście czytam, oglądam i tak dalej, ale też co wieczór robię sobie taką chwilę, że po prostu nie zajmuję się niczym. Pozwalam sobie tak jakby przeanalizować, przemyśleć, prześledzić swoje ciało, czyli myślę sobie, czy gdzieś czuję jakiś ucisk, czy coś mnie gdzieś pobolewa, czy czuję jakieś napięcie. Bo wiecie, czasami jest tak, że po prostu organizm gdzieś daje znak na przykład, a my to w tym biegu codziennym po prostu nie zauważamy tego i nie próbujemy tego zniwelować na tym wcześniejszym etapie. A wiecie, to na pewno nie zaszkodzi, więc to jest tak jakby mój sposób mały na to, ale zauważyłam, że on mi pomaga, na pewno nie szkodzi, także ja sobie właśnie w ten sposób działam. I w ogóle dostałam też wiadomość, będzie tutaj dłuższa pogadanka. Myślałam jak zwykle, że się odzywa na chwilkę, a odzywam się na troszeczkę dłużej, ale dostałam wiadomość na Instagramie od dziewczyny, która też dowiedziała się, że ma endometriozę i właśnie z takim
Valen napisała tę wiadomość z taką niewiedzą, z taką niepewnością. I właśnie chciałam, pomimo tego, że oczywiście odpisałam, to chciałam tutaj powiedzieć Wam, że jeżeli Wy jesteście w podobnej sytuacji, to naprawdę się nie bójcie, tylko działajcie, podejmijcie te rękawice i walczcie. No to jest taki zawodnik, z którym walczyć trzeba. Nie jest tak, że ona odpuści na zawsze i o endometriozie po prostu zapomnicie, że jesteście chore. Już nigdy się ten ból nie pojawi, już nigdy nie pojawią się z tego tytułu jakieś tam utrudnienia, ale da się, słuchajcie, jakoś więc takim ciepłym, powiedzmy, słowem chciałam Was też otoczyć, żebyście wiedziały, że po pierwsze nie jesteście same, po drugie da się, jeśli się stara, to się da. I naprawdę, jeśli widzicie jakieś tam historie, które są takie bardzo, bardzo hardkorowe, to nawet może ich nie czytajcie, a na pewno nie na początku tej drogi, bo różne są sytuacje i tak jak mówię, co kobieta, to inne w ogóle kompletnie objawy, także na pewno będzie dobrze, trzeba być dobrej myśli, pamiętajcie też, że to co tutaj, o czym myślimy, to też się przekłada na to, jak później wszystko funkcjonuje i jak my się czujemy. Oczywiście nie mówię, że wszystko się po prostu od tak da ogarnąć umysłem, ale wiele z tych rzeczy się da. Ja się tego właśnie nauczyłam, uczę, ale przekonałam się odnośnie tego, jak właśnie dowiedziałam się o tym, że mam endometriozę i o tym troszeczkę poczytałam, ale też wiecie, połączyłam sobie i tę farmakologię i takie, po prostu żeby nie knać bez sensu tak po łebkach, wiecie, to, tamto, to muszę. Nie, jeśli teraz, tak jak Wam mówię, coś nie idzie po mojej myśli, to się staram nie plustrować, tak? Bo do tej pory, jak nie wiedziałam, że mam endometriozę, a coś się działo, to wiecie, nie miałam zdiagnozowanej żadnej choroby i tak naprawdę sobie myślałam, że znowu coś ucieka mi przez palce, że życie po prostu płynie, a ja gdzieś tam dryfuję i odbijam się pomiędzy jednym brzegiem a drugim i nie mogę ruszyć do przodu. Miałam takie myśli oczywiście, że tak, natomiast teraz po prostu sobie daję na to czas. I jakby nawet, słuchajcie, nie interesuje mnie to, co ktoś sobie tam by pomyślał, czy coś takiego. Chociaż ja mam to szczęście, myślę, że otaczam się takimi wyrozumiałymi osobami i nawet moje koleżanki, z którymi się spotykam, one pewnie nie oglądają tutaj filmów, ale one są bardzo wyrozumiałe pod tym względem i nie spotkałam się z czymś takim, żeby, nie wiem, rzuciły mi to, że nie widzę się z nimi dany konkretny dzień, bo rozumieją to i mam nadzieję, że po prostu tak dalej będzie, nie? Oczywiście są też takie znajomości, z którymi, no jakby wiecie, z biegiem czasu się gdzieś tam, powiedzmy, umarły śmiercią naturalną poprzez to, że ja nie zawsze mogłam, nie zawsze dałam radę, no wiadomo, to nie jest łatwa sytuacja, przyjemna, to nie jest nic, o czym ktoś chce ani słuchać, ani w czym uczestniczyć, więc spoko, ja to rozumiem jak najbardziej i tyle. Okej, kończę, słuchajcie, myślę, że po prostu się tutaj z Wami pożegnam tym akcentem i tą moją pielęgnacją. Nie pokazałam Wam w ogóle produktów, które używałam, ale wiecie, to nie na tym się tutaj chciałam skupić, a widzę, że rozmawiam już troszeczkę, ten czas, wiecie, się rozciąga, więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się ciepło, dużo zdrówka, wszystkiego dobrego i pa, pa!